W tym filmie obliczymy sobie całkę nieoznaczoną z funkcji x kwadrat razy e do x, czyli inaczej mówiąc, znajdziemy funkcję pierwotną do tej funkcji. No i zrobimy to metodą całkowania przez części. Nie trudno się domyślić, skoro tutaj wkleiłem sobie wzór na całkowanie przez części, który wyprowadziłem w jednym z poprzednich filmów. Ale jak zwykle to nie jest takie oczywiste, jak z tego wzoru na całkowanie przez części skorzystać, dlatego że tutaj występuje iloczyn funkcji, tak jak tutaj mamy, ale te funkcje spełniają później różną rolę. To nie jest wszystko jedno, którą funkcję będziemy różniczkować, czyli którą w tym wypadku oznaczamy jako f, a do której będziemy znajdować funkcję pierwotną, czyli którą nazwiemy g' w tym wypadku. No i trzeba to robić tak, żeby sobie uprościć, a nie skomplikować. Czyli musimy jako funkcję f od x wybrać taką funkcję, która po zróżniczkowaniu, bo później będziemy całkowali pochodną funkcję f, będzie łatwiejsza do całkowania. Za to trzeba wybrać tak, żeby funkcja pierwotna do funkcji g', czyli funkcja g, no jakoś nam specjalnie tego nie komplikowała. No to tutaj ten wybór jest dosyć oczywisty, że jako g' trzeba wybrać e do x, dlatego że funkcja pierwotna do e do x to jest po prostu e do x, więc rzeczywiście nie skomplikuje się. Natomiast x kwadrat to jest taka funkcja, która się upraszcza, jak się zróżniczkuje, dlatego że pochodna z x kwadrat to jest 2x. Czyli będziemy mieli do całkowania funkcję potęgową znowu, ale o mniejszym wykładniku. No i ja teraz to zrobię. Czyli tak, tutaj jakie ja to przyporządkowanie wziąłem? Takie, że f od x to jest x kwadrat. Dla porządku wszystko tutaj napiszę. Czyli f od x to jest po prostu 2x. Za to g od x to jest e do x. No i funkcja pierwotna do tej funkcji, czyli funkcja g. To jest też po prostu e do x. No i teraz to jak tutaj wstawię. O, to co? f od x to jest x kwadrat. Razy g od x, czyli razy e do x. Stosuję ten wzór po prostu. Odjąć całka z f' od x. f' od x to jest 2x. Razy G od X, czyli E do X po prostu znowu. No i tutaj mamy dx. No i niby się coś uprościło. No ale nadal nie jest do końca łatwo odgadnąć funkcję pierwotną do tej funkcji. Bo tutaj znowu mamy iloczyn 2x razy e do x. No ale możemy znowu stałkować przez części. Nikt nam nie zabroni. Ale zanim to zrobię, to może tutaj jeszcze jedną rzecz warto zapisać, mianowicie może ja to przepiszę w takiej postaci, że tutaj tę stałą sobie wyciągnę przed całkę, czyli tutaj napiszę minus i tutaj dwójkę mogę wyciągnąć przed całkę, takie rzeczy już robiliśmy, więc wiemy, że można tak robić i będę miał do całkę z funkcji x razy e do x i może żeby wszystkiego nie przepisywać to ja sobie tutaj tę całkę Obliczę tutaj oddzielnie na dole. O, na dole to napiszę. Czyli napiszę, że tak. Że całka z funkcji x razy e do x dx, to czemu to będzie równe? No Znowu chcę zastosować wzór na całkowanie przez części. No to muszę znowu tutaj wybrać, która funkcja będzie funkcją f, a która będzie funkcją g'. Prim. No to w tym wypadku ja znowu wybiorę tak, że. Jako f od x, wezmę x, wtedy f' od x to będzie po prostu 1. A jako g od x, g' od x, wybiorę e do x, wtedy g od x, funk funkcja pierwotna, tak samo jak poprzednio, to będzie po prostu e do x. I teraz, właśnie biorąc taki wybór, tutaj to sobie wstawię i zobaczmy, co. Co wyjdzie, jak tak wybiorę. Czyli będę miał f od x, czyli x, pomnożone przez e do x, i od tego muszę odjąć całkę z czego? Z f' od x, a f' to jest po prostu 1 pomnożone przez e do x, dx. No i to, to już jest łatwo całkować, bo jeden raz e do x to jest po prostu. E do x, całka z E do x to jest E do x, czyli ta całka czemu będzie równa? Będzie równa x razy E do x. x razy E do x. Odjąć całka z E do x, czyli odjąć po prostu E do x. No i tutaj dodać jeszcze dowolna stała c. Może ją weźmiemy w ogóle innym kolorem. Czyli dodać jakaś dowolna stała c. To to. Było obliczenie tej całki, którą tutaj w czerwoną ramkę wziąłem, czyli to jest ta całka, no i to jest ten wynik tutaj. Więc teraz mogę wrócić do mojego przykładu i wstawić w miejsce tego to, co tutaj obliczyłem. Czyli mam x kwadrat razy e do x, x kwadrat razy e do x, odjąć dwa razy no. To, co tutaj wyliczyłem, czyli x razy e do x. Odjąć e do x. No i tutaj plus dowolna stała, którą pomnożyłbym przez, przez minus 2, no to mogę napisać zamiast pisać minus 2 razy c, to napiszę, że tu jest jeszcze plus jakaś dowolna stała c', która jest po prostu jakąś inną stałą niż stała c. No i tutaj mogę to jeszcze troszkę uprościć. Mogę albo wymnożyć te nawiasy. Może tak zrobię, czyli wymnożę te nawiasy i będę miał x kwadrat razy E do X odjąć 2 razy X razy E do X i odjąć 2 razy minus E do X to będzie dodać 2 razy E do X, no i plus ta dowolna stała C prime, no i teraz. Mi się bardziej podoba ten wynik, będzie podobał, jak go napiszę w takiej postaci, że e do x, który jest wspólnym czynnikiem, wyciągnę za nawias. Czyli w nawiasie zostanie mi x kwadrat, odjąć 2x, dodać 2, i to całe pomnożone przez e do x, no i dodać dowolna stała c'. No i to jest wynik. W takiej postaci najprostszej chyba zapisane, to jest funkcja pierwotna do funkcji x kwadrat razy e do x. No widzimy, że łatwo było ją znaleźć, wystarczyło dwa razy całkować przez części.